Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Mind Scanners. Kochani, dostaliśmy wiadomość od Moniki, pseudo Moniki. Hej, tu Monika, dzwonię w sprawie imprezy urodzinowej, dołączysz do nas? Oczywiście, że będziemy. Super, impreza odbędzie się w dokach Jeziora Rdzawego, do zobaczenia. Właśnie, musimy się dostać do doków. 25 podróży czasu. Ładunek i rozładunek statków transportujących towary po jeziorze. Wysyłamy statki w rejs spacerowy. Okej. Z tobą mamy tutaj do roboty już, z tego co widzę. 30, no ale potem jak sobie odlecimy, to będzie za daleko. No właśnie, pytanie tylko, czy jak tu pójdziemy, tam cały czas zabierze. No spróbujmy. Załatwmy tego questa. Miło w końcu cię poznać. Nie używajmy póki co imion. Twój radiofon może być na podsłuchu. Możesz go oddać? Czemu? Dawaj go. Okej. Ostrożnie wymienia wtyk z tyłu twojego radiofonu i podaję ci go z powrotem. Proszę, nasz sygnał będzie teraz zakłócony. Ta, która będzie miała tu utrudnione zadanie, chcąc przechwycić nasze wiadomości. Okej. Będziemy dalej spotykać się osobiście. Tutaj, nad jeziorem. Mój tata zawsze zabierał mnie tutaj na ryby. Kto wie, cóż, za zmutowane horrorki wpływają teraz w tym syfie. Wracając do rzeczy. Wiesz cokolwiek o zewnętrzniakach? Gromadzi się ich coraz więcej pod bramami. Strukturę zaczyna to niepokoić. Wierzymy, że to nasza szansa. Wierzymy, że zewnętrzniacy mogą nam pomóc obalić konstruktora. Dlatego staramy się właśnie nawiązać z nimi kontakt. Pomyśl tylko. Bramy. Otwarte. Całe świeże powietrze na świecie. Słyszałam, że masz drugi stopień obywatelstwa. Jako skaner myśli, to oznacza, że otrzymujesz pewne informacje. Podaj jej faks. Nie za wiele tego. Chociaż... czekaj. Program Faraday? Struktura pracuje nad bronią przeciwko dystrybutorom? Dysruptorom, przepraszam. To dla nas wiele znaczy, skaner. Przynosisz ślubę swojej profesji. A teraz proponuję rozejść się w przeciwnych kierunkach. Okej. Fajna dziewczyna. Lubię rebeliantki. Co? Ja też mam uczucia, wiesz? A, to... Nie, skakowała mnie. Nie mam zamiaru mówić strukturze. Rób, co tam chcesz. Nie stoję ci na drodze, skaner. Okej. Dobra. Tutaj mamy nadal 75, 45, troszeczkę jesteśmy dalej. Spróbujmy dotrzeć do tego Johna Deja. Mr. John. Tym razem wygram, czy przegram, skaner. Dobra, no lecimy dalej z terapią. Lecimy dalej z terapią, potrzebujemy tak. To. No właśnie, ja mogę sobie tutaj to opracowywać. Potrzebujemy tego, to w ogóle może sobie nawet wyciągnąć. Na wszelki wypadek, jak tego nie potrzebujemy. Właśnie, no pytanie, dlaczego tego nie da się naprawić? Nie rozumiem tego. Dobra, to jest nam potrzebne. Lecimy z tym koksem. Terapia. Okej. Więc tak, krzyżyk. Lecimy z tym koksem. Obstawiam, że to teraz będzie potrzebne. Włącz prawe oko. Zmień typ światła na X. Włącz urządzenie. Zmień typ światła na O. Tu też spada. Nie ma... O Jezu, ale ja to spartoliłem. No i dupa. Nic z tym więcej nie zrobię, moi drodzy. Więc co, to mogę sobie to tylko jeszcze ogarnąć, no ale muszę czekać. Jeszcze go zestresowałem, świetnie.
Nie wziąłem tego do podkręcania osobowości. Ale spartoliłem. No właśnie, no nie musimy czekać, no. Tak, no musimy skończyć, no. A nie, my to możemy jeszcze sobie... A ti, Jezieśku, ti. Widziałem ten nasz... Wzmacnia osobowość, no właśnie. Jestem świecznikiem, pojebało. Dobra, no to dalej kontynuujemy. Nie, nie chcę, nie. Tylko tak, tu już widzę, że mamy... Właśnie. Pacjent odpoczywa, już nie możemy tego ogarnąć. No ale dobra, może od razu sobie tego Dona pierdykniemy. Przynajmniej. Naciśnij przycisk przy drzwiach. Spójrz w kamerę. A, skaner myśli. Szlachetna profesja. Odblokowałem drzwi, proszę wejść. Testować? Mnie? Cóż, odkryjesz raczej, że wszystko ze mną w porządku. Dbałam o siebie, o ciało i umysł, ale gdy zjawia się oficjalny skaner myśli, podporządkowuje się. Skan umysłu. O, podeszwa buta. Co za widok, wygląda na nowy. Bieżniki są całkiem świeże. Ten jakość, lubi być pod pantofle. Interesuje się modą. Ceni jakoś? A, widzicie, skończyło się. Czas minął. Koniec dnia 12. Trzymanie minus 7. Standard. Profesurka uśmiecha się do ciebie. Wygląda inaczej niż ją pamiętasz. Jestem taki szczęśliwy. Dostałem nową pracę. Pomyślałem, hej, nikt nie zna kanałów lepiej ode mnie, więc zaaplikowałem na stanowisko pracownika ścieków. Tak im zaimponowałem, że zlecili mi modernizację infrastruktury. Świetnie, Gilbert, zajebiście. Byłem architektem przed moim, kryzysem życiowym. Ale mimo wszystko, dasz wiarę? Koledzy w pracy też są bardzo przyjaźni. Otrzymałem od ciebie nieocenianą pomoc. Wysłałem ci coś, by okazać moją wdzięczność. Otwierasz paczkę. To obraz ciebie, gdy ratujesz gryzonia. Obraz jest bardzo ładny. Patrzenie na niego daje ci dodatkową energię. Musimy dowiedzieć się więcej na temat tego projektu Faraday. Twoja córka musi być jednym z podmiotów badania. To może oznaczać, że twoja córka ma moc pulsu. Puls to siła zakłócająca, która może wyłączyć każdą maszynę zasilaną zygnoką, czyli wszystko, co funkcjonuje w strukturze. Twoja córka może być kluczem do naszego wybawienia. Będziemy w kontakcie. Jutrzenka. Dobra. Dobra, Beatrix Mertens. Jej talent penetrowania nawet najbardziej skomplikowanych systemów uczynił z niej jedną z najmłodszych programistów Zygrotniks. Współpracowników niepokoją jej filozoficzne rozważania na temat cyfrowych rzeczywistości. 45, 14, 60. Dobra, lecimy to. Nieważne, czy wygrasz, czy przegrasz, wszystko mamy. Terapia. Lecimy z miejsca z tym. To było to. O. I to będzie to? O. Dobra, i potrzebujemy tak tego. Wyłącz prawe oko. Włącz prawe oko. Ustaw rytm na 3. Ustaw rytm na 0. Tyk. I lecimy z tym. Obia, kasuj. Okej, to tak, jeszcze raz możemy sobie to zrobić. Albo może krzyżyk? No jak? Jedna kreska przed, no bez jaj. Jakie chamstwo. Jak teraz przyleci? Znów krzyżyk, kurde no.
I wcale ten krzyż się nie podoba. Poczucie beznadziei? Tak. Dobra, znów krzyżyk leci. Tylko tobie zaraz wsiądzie. Będzie to. Potrzebujemy krzyża, 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 krzyża. No bez jaj! Ja pierdzielę, Shiro, uspokój się. Już panikuję, naprawdę. Ustaw rytm na 3. Wyłącz urządzenie. I ostatni pyk. Niestabilność. Koniec. Nie! Fuck! No nie... Fuck mi, dobra. Moi drodzy, zaraz wracam. Jezu, udało się. Moi drodzy, ja to robiłem ze 3 razy, bo cały czas zapominałem o świadomości. Jezu. Nie mogę. Tak. Dobra, terapia ukończona. Rzeczy są skomplikowane. Wygląda na to, że nie ma prostych odpowiedzi. Ale może dobrze jest raz na jakiś czas się pomylić. Dziękuję. Dobra. Do nikogo już nie możemy podejść, niestety. Czy my możemy sobie coś może opracować? Może byśmy sobie coś opracowali? Usuwa stres. Usuwa. To też nas nie stać na nic, niestety. Tego nie możemy naprawić nadal. No niedobrze. Usuwa stres, tylko to możemy zrobić, nic więcej. No dobra, to sobie to zróbmy. To urządzenie obniża poziom stresu za pomocą celowanego bezpośredniego w serce pulsu z Ignoki. Trafia jej w cel po środku. O Jezu, wiem, o co z tym chodzi. Może być ciężkie. Dobra, zakończmy dzień. Koniec dnia 13. Utrzymanie standardowo. Oto wiersz, który napisałem. Dziękuję ci za wizytę. Rzuć monetą, niech ta wybierze twój los. Nie by zdecydowało fatum, lecz byś usłyszał swój głos. Ten powie ci, czego pragniesz. Bardzo miłe. Wiadomości dnia. Po otrzymaniu wielu próśb, konstruktor z radością ogłasza swoje plany na nowy rok w Trepach. Będzie to park hybrydowy. To całkiem nowy koncept. Konstruktor opisuje ten technopark następująco. Fauna nie z tego świata i najnowsza technologia połączone na unikalne sposoby. Technopark będzie gotowy za 3 miesiące. Wow. Technopark. Dobra, no to gdzie my teraz idziemy? 80-35-80. Ciebie możemy w końcu zdiagnozować, co? To ważne, by być w formie, tak. Być w formie do walki. Czy potrafisz dotknąć palców u stóp? Dotknij palców u stóp. Dobra robota. Zdrowie to jedyne, co posiadamy.
Kan umysłu. Wygląda jak Tommy, zupełnie jak on, nad jeziorem, gdzie widzieliśmy się po raz ostatni. Proszę, wyłączysz to? Sekretne związki, dobry w rozpoznawaniu twarzy, towarzyski. Sekretne związki. Światło drogowe, zielone, teraz czerwone. Tworzenie porządku w chaosie, heroizm. Chcę być kontrolowany. Rozumie infrastrukturę. Tworzenie porządku w chaosie, heroizm. Chcę być kontrolowany. Czemu pokazujesz mi spodnie? Hej, są pognieciony, wymagają kogoś uzbrojonego w żelazko. Potrzebuję porządku. Dona pociąga estetyka kontroli. Nadzorujące cechy jego osobowości doprowadziły go do skomplikowanej relacji z władzą i karą. Jego lokatorzy martwią się jego zachowaniem i mają do tego powody. Ale jesteś poczytalny jak najbardziej. Typ osobowości przedsiębiorca nie wymaga terapii. Pacjent jest poczytalny. Nie są wymagane dalsze działania. Mówiłem ci. Zdrów jak ryba. Dobra, następny. Jeden z trzech założycieli Delta Corp. 80 i 80. No, dużo nam nie zostaje. Zobaczymy, co z tobą. Proszę pana. Skaner, witaj. Wyczułem twoje przybycie już kilka godzin temu. Zaczynajmy. Olbrzymia pustynia. Samotny kaktus przebija czerwony piach kilka kilometrów stąd. Wyrasta na nim pojedynczy kwiat. Mimo że jest tak daleko, wyraźnie wyczuwam słodki zapach kwiatu. Wysoce wrażliwy węch. Miliony ludzi spacerujące ulicami struktury. Nie zwracają uwagi na nic, co ich otacza. Są ślepi. Są głusi, nie mają poczucia smaku. Musimy ich obudzić. Musimy rozszerzyć ich zmysły. Idealista. Wygląda jak ten żółty kwiat, który podarowała mi dziewczynka, gdy uratowałem jej mamę przed śmiertelnym upadkiem. Miał tylko 3 płatki. Niezbyt znacząca nagroda za takie osiągnięcie. Pozbawiony emocji. Za wzmocnione zmysły trzeba zapłacić, mimo że Florian nie skrzywdziłby muchy i nieustannie krzywdził uczucia innych. Jego brak empatii nie jest spowodowany egoizmem. Jego emocje po prostu zniknęły. No ale nadal jesteś poczytalny, przyjacielu. Komu nic nie robisz. ...25 lat, no ty nie wyglądasz na tyle. Drażnik, nie wymaga terapii, dobra. Pacjent jest poczytalny, nie są wymagane dalsze działania. Florian rozjaśnia się niczym płomień. Szybkim ruchem chwyta twoje ramię i wkłuwa strzykawkę pełną promienistego płynu. Co? Staj się jednością ze swoimi zmysłami, skanerze. Otwórz oczy na świat wokół ciebie. No dobra, jednak poczytalny nie jesteś. Ogarnia cię ekstaza. Każdy nerw w twoim ciele mrowi jednocześnie. Część ciebie zaginęła. Plus 25 czasu. Dobra, teraz to Beatrix. Do diabła. Skaner myśli, ta? Może będziesz w stanie im pomóc. Słuchaj uważnie. To miasto, ten cały świat to sztuczna konstruowana rzeczywistość. Wiem, że to brzmi jak szaleństwo, ale wydaje mi się, że jesteśmy częścią gry. Dobra, to tutaj chyba nie jesteś poczytalna. Tak, to wszystko kłamstwo. Struktura, strefa zewnętrzna. Wszystko. Musisz mi uwierzyć. Wiem, że twoją rolą jest leczenie szaleńców. Ale ja nie jestem szalona. Moja praca jest zmyślona. Moja praca jest zmyślona. Ktoś nas kontroluje. Ktoś? Tak. To musi być konstruktor. To gracz. To... Jako skaner myśli możesz zdobyć dostęp do konstruktora.
Musimy powiedzieć graczowi, by przestał nas kontrolować i puścił nas wolno. Rozmowa z konstruktorem to jedyny sposób. Pomożesz mi? Muszę cię przeskanować. Musisz mi uwierzyć. Nie jestem szalona. To wszystko gra. No to wszystko gra, faktycznie, ale... To ja jestem graczem. Skan umysłu. Strefa zewnętrzna. Tam nic nie ma. Jestem o tym przekonana. To tylko pretekst, by zakończyć grę. Nie możesz wygrać? Nie możesz zapłacić utrzymania? Koniec gry. Życie ma zasady jak gra. Moje bite krany w pracy. Zwykle pracuję na pięciu naraz. Kot, kot, kot. Cały dzień. Lubię to. Tylko, że myślę o życiu. Konstruowanie cyfrowych rzeczywistości pozwoliło mi uświadomić sobie, że wszystko wokół to konstrukt. Konstruowana rzeczywistość pragnienie być Bogiem. Na praca. Konstruowana rzeczywistość. Plakat Tromana. Jako dziecko udało mi się wślizgnąć i to obejrzeć. Pełnowymiarowa akcja przeprawiona satyrą. Klasyka. Zainspirowało mnie to do przemyślenia mojej egzystencji. Bez tego, może byłabym tak samo nieświadoma jak inni NPC. Że jest robotem, sceptyczna co do rzeczywistości. Spędzenie całego czasu pogrążonej w cyfrowych konstruktach doprowadziło Beatrix do kwestionowania rzeczywistości. Zaczęła wierzyć, że ona i wszyscy inni żyją wewnątrz gry wideo. Niepoczytalny. Ludo Existencja. 22 lata, programistka. Typ osobowości myśliciel. Oczekuje na terapię. Jeszcze dwa pypki, matko. Dziewczyno. Nie jestem szalona. Wiem, że to brzmi niewiarygodnie, ale to prawda. Wszystko, co wiesz, jest nieprawdziwe. To gra. Wszystko jest kontrolowane przez zewnętrzną siłę. Wiem to. Musisz mi uwierzyć. Jasne. Dobra, co ty tam masz? Masz to. My tego nie mamy. 80 potrzebujemy do budowy. Niedobrze, ojej. Niedobrze, no. Niedobrze, bo tak, nie mamy ogólnie żadnych już... żadnych klientów. Nie podoba mi się to. Potrzebujemy tego. Tego nie potrzebujemy. To jest ze stresu. My do stresu możemy wziąć. I możemy wziąć też to. No spróbujemy to zrobić, przynajmniej trochę, nie? Jakoś tam sobie... troszeczkę sobie tą terapię zaczniemy. No i dobra. Ustaw rytm na 1. 25 tysięcy. Na 20 tysięcy. Tego nie mamy niestety. Krzyżyk. Dobra, kolejny krzyżyk. Kurde. Ty skupiam, jak nie powiem przy czym. Podwójne? Podwójne. Wyłącz lewe oko. Ustaw rytm na 3. Dołącz włącznik 3 razy. No o. No i nie wiem, czy zdążymy jeszcze, ale... Udało się. Dobra, nie jest źle. Twój czas dobiegł końca. Świetnie. Koniec dnia 14. Utrzymanie minus 7. Ochroniarz Dom D'Alanzo zaryglował drzwi do swojego budynku i wziął jego mieszkańców jako zakładników. Twierdzi, że chroni ich przed zewnętrzną degeneracją. Jednostka specjalna jest w drodze. Mniejszym otrzymujesz karę za niewywiązywanie się z obowiązków. Minus 3 kapoki. Ciężki dzień? Proszę. Poczęstuj się kawą. Na koszt struktury. Tak, poproszę.
To było obrzydliwe. Oj, dobra. 50-65. Bert jest prostym pracownikiem fabryki, nikt nigdy na niego nie narzeka i generalnie wszyscy uważają go za miłego faceta. Od jakiegoś czasu jego pracodawcy w fabryce mięs zaczęła martwić Berta plastyczna wyobraźnia. Dobra, ale może najpierw do ciebie. Tu i tak nie dojdziemy definitywnie. Ja nie wiem, czy jeszcze... Nie wiem, czy jeszcze i tak nie będziemy potrzebowali. Oj, definitywnie. Jeszcze jednego dnia. Pokazuję próbkę krwi, potwierdź dopasowanie. Tym. Połącz, by uzyskać pasujący kształt. Display current shape. Czyli suwakami sobie... Okej, okay, kapuję. Potem klikamy tu. Ja będę chyba wiedział. I ciebie wywalamy. No mówię, no lipa, jeżeli chodzi o te czasy. Spróbujmy to. Tylko. Dobra, nie jest to trudne. Tyk. Teraz to. Poleciały. Tyk. Już nie zdążymy i tak. Jeszcze zdążyliśmy, dobra. No już 6 dnia na pewno ją zrobimy. Musimy sobie sprzęt niestety zrobić za 80, to było dosyć drogie. Drogie w czas. Kończył nam się jak apoki niestety. 85 jest, ona zapierdziela! Głupia tempa dzido. No my tak za tobą latamy jak głupi. Obiekt gry 304. Tato ma nasrany naprawdę w tym ubie. Dobra, shape, okej. Okay. Lecimy z tym. Tego nie ma. To było to chyba. Tak. Teraz ten shape. Może nie, krzyż. Już i teraz ten shape. Wyłącz prawe oko. Włącz prawe oko. Ustaw rytm na 1. Jeszcze jeden możemy walnąć. Krzyżyk. Zróbmy to. No jak to? Kurwa mać. Nie trawię. Nie to. Pojebałem się, no to pięknie. To było to. Dobra, krzyżyk. Taki shape. Kurde, my tego nie mamy tu. No nie wiem, co to było naprawdę. To porąbane gówno. No nie zdążyłem. Kurwa. Ale to jest durne. No i zabrakło mi jakieś 10 sekund. 10 sekund mi zabrakło, nie więcej. No zaraz tam się kapoki skończą i będzie dupa.
Naraz mi się kapoki skończył. Córka siada obok ciebie, dotykasz jej włosów. Nie ma jej. Wiadomość z ostatniej chwili. Ogromny wybuch w wieży danych D7 w okazjach. Co najmniej 3 osoby martwe. Wydaje się to być kolejny atak organizacji terrorystycznej Jutrzenka. Konstruktor nazywa ten atak przerażającym. To symptom narastającego problemu zaburzeń umysłowych w strukturze. Wszyscy członkowie Jutrzenki muszą być namierzeni i przeskanowani i poddani terapii. No i oczywiście ty jesteś znów daleko, 60. Kurde. Chris Finowell. Chris pochodzi z kochającego domu. Zaangażował się w rodzinny biznes sprzedaży katalogowej dla sklepów franczyzowych i jest zaręczony swoją szkolną sympatią. Sam poprosił o diagnozę. Niewiele wiadomo o Xaraxie 19 poza jego tajemniczą obecnością. Mieszkańcy Trepów mówią o nim ten gość od czarów, ale nikt nie wie kim jest ani jakie szemrane interesy prowadzi, by utrzymać się na powierzchni. Dobra, no skończmy ją, bo to jest dramat po prostu. Postać to jest dramat. No skończ to, ustaw rytm na 3. Włącz lewe oko, przełącz włącznik 3 razy. No w końcu. Terapia ukończona. Na ciało moje, co za pomysły. Ten świat jest prawdziwy. Tylko wydaje się sztuczny, ale ludzie zawsze wypełniają świat sztucznymi tworami. Nawet jeśli sam świat jest prawdziwy. Może lepiej będzie, jak ograniczę gry wideo. I git. Mam 70, tu mamy 30. Herbert ma gościa. Bert Herbert mówi cześć. Gość musi zachować ciszę. Mały człowiek śpi. Mały człowiek? Mały człowiek jest bardzo mały. Mały człowiek śpi pod lewą pachą Berta Herberta. Rozumiem. Kanał umysłu, lecimy z tobą. Zewnętrzne stworzenia. Ulubiony program w TV. Mały człowiek i Bert Herbert oglądają go razem. Jedzą mnóstwo cukierków. Urocze stworzenia. Śmieszne i piękne. Mały człowiek zasypia. Bert Herbert się uśmiecha. Ojciec i syn. Nie? Skrzynie z mięsem. Bert Herbert nosi je całe dnie. Mały człowiek pociesza Berta Herberta. Mówi, że niedługo przerwa. Mówi, że niedługo koniec pracy. Mały człowiek pomaga Bertowi Herbertowi. Bert Herbert pomaga małemu człowiekowi. Przyjaciel w potrzebie. Duże ucho. Mały człowiek wychodzi z ucha. Bert Herbert i mały człowiek są przyjaciółmi. Mały człowiek chodzi wszędzie po ciele Berta Herberta. Mały człowiek jest piekielnie zabawny. Przyjaciel chochlik, rzeźba z łoskowiny, bujna wyobraźnia. Ciasto dyniowe. Pycha. Bert Herbert je uwielbia. Mały człowiek też. Mały człowiek zjadł za dużo ciasta dyniowego. Mały człowiek wymiotuje w pępek Berta Herberta. Nie szkodzi. Bert Herbert to wyciera. O. Projekcja siebie czy dziecko? Nie? Projekcja siebie? No jaja sobie robicie. Fabryka mięs. Bert Herbert tam pracuje. Biedne zwierzęta, ludzie je jedzą. Bert Herbert współczuje zwierzętom. Bert Herbert i mały człowiek jedzą jedynie warzywa. Niedopasowanie. Mały człowiek. Bert Herbert kocha małego człowieka. Bert Herbert wyjmuje małego człowieka z kieszeni. Oglądają drzewa i krzaki. Rzucają kamienie do jeziora rdzawego. Bert Herbert dobrze się bawi z małym człowiekiem. Genitalia to dobre towarzystwo. Zniesiony przyjaciel. Bert nie wykorzystuje w pełni potencjału swojego mózgu. To sprawia, że wiedzie samotne życie jako pracownik fabryki. Jego nieśmiała dusza stworzyła niewidzialnego przyjaciela, który dotrzymuje mu towarzystwa, na którym mu zależy. Ale
myślonego przyjaciela. Niepoczytalny. Kompanionaliza. 12 typ osobowości strażnik. Dobra. Dodaj tam przyjacielu masz. Herbert jest chory? Rozumiem. W porządku, mały człowieku. Doktor Skaner mnie naprawi. Więc tak, potrzebujemy ciebie. Potrzebujemy kwadracik w kropki. I potrzebujemy żydowskiego świecznika. No i to było wszystko. Wszystko. Terapia. Dobra, żydowski świecznik. Teraz to. Coś łatwego? A, coś łatwego. Dupa Jasia, Jasia dupa. To chyba. Lecimy z żydowskim świecznikiem. Tam siądzie. Jezu, jak to się robi ciężkie. O, to. I to będzie to. Czy? Zdążymy? Dobra, 3 jeszcze znikły, świetnie. Zostało 8. Zostało 8. Koniec dnia 17. Utrzymanie minus 7. Lody w słoneczny dzień. Napełniają się ponownie z każdym kęsem. Pyszne. Hej, słonko. Chodźmy łowić ryby przy dokach jeziora rdzawego. Okej. Wróć do pacjenta. Ale właśnie, patrzcie, teraz... Teraz nie musimy w ogóle tracić czasu. Ciekawe. Herbert myśli, że mamy piękny dzień. Mały człowiek się zgadza. Dobra, dajesz. Kwadraty. O, tego nie używaliśmy jeszcze. Cierpienie. Wyrzuć się z siebie. I ostatnie 5. Dobra, ja bym zrobił tak. To będzie pustka chyba. Dajemy to. To było dziwne. To było mega dziwne. Cierpliwość zostawiamy. Dezorientacja. No i ładnie. Terapia ukończona. Jestem całkiem sam. Przenoszę skrzynki. Fuck me. Zapomniałem znowu o tym. Zapomniałem o tym. Ale ja będę miał włączenia na tym filmie. Oj, dobra, zaraz wracamy. Dobra, tym razem wyszło. Bert Herbert, żyjesz. Ja. Ja jestem Bert Herbert. Tak. Ale ja... Jestem sam? Mały człowiek nie istnieje? Był tylko w mojej wyobraźni. O, nigdy więcej go nie zobaczę. O, mały człowieku. Tęsknię za tobą. O, no ale wiecie, no on był niepoczytalny, no. No właśnie. Jak tu mamy? On jest 70-40, ale to zaraz będzie tutaj.
Chodźmy do doków. Doszły ci wieści o wybuchu? Tak, to my. Nie, nie tak to miało wyglądać. Mieliśmy to wszystko zaplanowane. Nikomu nie miała stać się krzywda. Pieprzeni urzędnicy czekali na nas. Cholera. Musimy być ostrożniejsi. Tak w ogóle. Mam na imię Mona. Mam też dobre wieści. Mamy zaufanego człowieka w Instytucie Zygnoki. Ochroniarz. Widział broń Faraday i twoją córkę. Nic jej nie jest. Ale trzymają ją w jakiejś komorze reaktora, obok czterech innych podmiotów badań. I nasze przypuszczenia były prawidłowe. Jest nosicielką pulsu. Musimy nawiązać z nią kontakt, ale wykorzystanie naszego agenta byłoby zbyt ryzykowne. To musi być ktoś, komu ona ufa. Musimy ciebie tam wysłać. Gdy nadejdzie czas, skontaktujemy się z tobą. Okręcisz wpuścić do instytutu. Niestety nie możesz jej póki co stamtąd zabrać. Musisz jedynie z nią porozmawiać. Okej. Koniec z tym mówieniem ryb. Nie chcemy złapać jakiejś choroby. Nie złamy życielka z tej Mony. Jej plan brzmi ryzykownie, skaner. Czemu nie zostaniesz przy swojej profesji? Twoi pacjenci czekają. Oki na drzewach nie rosną. Nie rosną. Na ulicy podchodzi do ciebie staruszka z szerokim uśmiechem. Jesteś od tych skanerów myśli, prawda? Wasza praca jest godna podziwu. Mam kilka osób, które przeszły terapię ze wspaniałymi rezultatami. Och, niechno ci coś pokaże. Staruszka zagląda do torebki, wyciąga list i ci go podaje. Otwórz list. To pełen emocji list od jej przyjaciółki, opisujący, jak wdzięczna jest za terapię i że ta ocaliła jej życie. Ten list naprawdę raduje serce. I trochę czasu dostaliśmy. Dobra, panie Vampire. No i standardowe cięcie, moi drodzy, niestety musiałem zrobić. Dobra, witam cię, podróżujący. Czego szukasz? Mądrości, ochrony, szczęścia? Może będę w stanie pomóc ci w twych poszukiwaniach. Jeśli zapłacisz odpowiednią ilość gotówki, ma się rozumieć, czarodziej nie pracuje za darmo. Czarodziej? No, tak, jeden z kilku w strukturze. A teraz wiem, że przychodzisz z innego powodu. Chcesz sprawdzić, czy mój umysł jest w stanie równowagi. Zapewniam cię, że jest. Spójrz. Tarax powoli wykonuje elegancki gest dłonią i powietrze zaczyna się rozwijać. Ukazuje się niewielka niebieska piramida unosząca się w powietrzu. Mogę stworzyć ten czar ochrony, kiedy tylko zechcę. A teraz spróbuj mnie dosięgnąć. Nie bój się, nie zrobi ci krzywdy. Ciągnij rękę. W momencie, gdy wyciągasz dłoń, twoje ramię staje w miejscu. Nie możesz nim ruszyć. Widzisz? Żadne urządzenie na Zygnokę tego nie potrafi. To nie trik, to po prostu zaklęcie. Meteoryt dał mi te moce. Nie wiem jak, ale wiem, że są prawdziwe. Widzę moją komnatę czarnoksiężnika. Lubię pracować po ciemku. Zarabiam na utrzymanie dzięki ludziom, którzy potrzebują zaklęcia ochronnego albo więcej szczęścia. Przez te ostatnie tygodnie interes szedł świetnie. Czarna magia czy sprzedaje zaklęcia? Wierzę w kapitalizm. No nie wiedziałem, naprawdę. No, mogłem sprzedaje zaklęcia, no bo to jest fakt. I umarłak, wstający ze swojego grobu w strefie zewnętrznej. Nie jestem pewien, czy to możliwe. To nekromancja, poza tym. Wolałbym żywych żołnierzy. O wiele lepsze towarzystwo. Generał na polu bitwy. No jak wątpię? Tam było, że nie wiem, czy to możliwe, ale to nie jest wątpienie. Jakby powiedział wątpienie, że to jest prawdziwe, albo nie sądzę, że to jest prawdziwe. To jest wątpienie, ale nie wiem, czy to jest prawdziwe. To nie jest, kurwa, wątpienie, do cholery jasnej, no bez jaj. No gro, co ty odwalasz? Szok.
Moja mama, taka słodka osoba, to po niej odziedziczyłem moje moce. Ona otrzymała je od meteorytu i przekazała je mnie. Zawsze chciałem poznać jej moce, ale zmarła, gdy byłem mały. Czasami ją widzę. No i teraz problemy z mamą. No to nie są problemy z mamą, odwiedza jej grób. Nie wiem, odziedziczone moce, no tylko to mi pasowało. Widziałem jej twarz wcześniej, w splendorach. Mam wrażenie, że jest taka jak ja. Chciałbym ją poznać i móc dzielić się wiedzą na temat czarnoksięstwa. Nigdy nie spotkałem drugiego czarodzieja, tylko oszustów. Wpadło mu w oko, no definitywnie. Wybieraniec antyspołeczny. To takie stwierdzenia, wiecie, no wpadło mu w oko, no... Ściana ognia. By stworzyć taką rzecz, potrzeba dogłębnej znajomości czarnej magii. Nigdy nie będę w stanie czegoś takiego stworzyć, nawet gdybym chciał. Skromny magik. Albo, no nie wiem, Słabeusz. No Słabeusz też by pasowało. Starax 19 jest głęboko przekonany, że jest magiem, który umie czarować. Nawet jego biznes to sprzedaż drogich zakręć nielicznym ludziom, którzy mu wierzą, podczas gdy ukrywa się przed resztą społeczeństwa. No, pokazał nam, że to prawda, tak? No to jest poczytalne. Typ strażnik, nie wymaga terapii. Pacjent jest poczytalny. A, twoja maszyna działa. Zatem teraz mi wierzysz. Miło, gdy ktoś ciebie bierze na poważnie. Pozwól, że coś ci podaruje w zamian. Czar mądrości. Ile zajmuje przygotowanie go, ale jest tego warty. Wierz mi. Dawaj. Tarax uśmiecha się i prosi, by usiąść obok niego. Wyjmuje niezapisany zwój i prosi cię o zapisywanie, co tylko przyjdzie ci do głowy podczas słuchania jego intonacji. Powoli formuje kulę jasnego światła między swoimi dłońmi. Po dłuższej chwili Xarax upuszcza kulę na zwój. Ten rozpada się w proch, który znika w twoich ustach, gdy wciągasz go jednym głębokim oddechem. Czujesz się trochę niepewnie, ale... Dobrze. 35 nauki. No i powiedzcie mi, że teraz to nie jest prawda. Czujesz to, prawda? Zaklęcie zadziałało tak, jak sądziłem. Skopałem je kilka razy w przeszłości. Nic poważnego. Jedynie niewielki ból głowy. Ale nie tym razem. Dziękuję za okazane mi zaufanie. No właśnie. Jeszcze do ciebie podejdziemy. Słuchaj, czy możemy chwilę porozmawiać? Nie ma potrzeby skanu. Jestem pomyleniec. Mówię ci, czuję to w kościach. Czy możemy przejść bezpośrednio do terapii? Nie. Rany, co za służbistość. Wyluzuj. Skan umysłu. To drzewo, w którym wyryłem nasze imiona, moje i Barbary, w 8 klasie. Uschło ze starości. Nieszczęśliwe małżeństwo. Małe, czadowe, zautomatyzowane elfy tańczące w kółko. Zapraszają mnie, by do nich dołączyć. Jest tak jasno. Ło, szaleństwo. Fantasta, albo udaje, że jest szalony. On udaje. Opóźnienie sygnału podczas wideokonferencji. Zawsze się wydarza, kiedy już mam finalizować umowę. Doprowadza mnie to do szału. Mówię ci, do szału. Przesadza. Kod błędu 3445. Skan umysłu niejednoznaczny. Finewell nie wykazuje żadnych nierzalnych oznak niepoczytalności, poza chęcią bycia zdiagnozowanym jako niepoczytalny. Poczytalny. Marzyciel. Nie wymaga terapii. Pacjent jest poczytalny. Co? Nie, to nie może być prawda. Twoja maszyna jest zepsuta. Podłóż mnie jeszcze raz, mówię ci. Nie. Ej, nie odchodź, to nie jest w porządku. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. To jest Mind Scanners, trzymajcie się. Hej, hej!